Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na otwarciu przetargu ofert na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn, gmina Sulejów. Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania, to 150 tysięcy złotych. Pierwszą ofertę złożyła firma. Wpłynęło 12 ofert. Pierwszą ofertę złożyła firma Vitaro, spółka ZOO z Radomska na kwotę 104 550 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Drugą ofertę złożyła firma Profi Projekt Jakrzewski Wspólnicy, spółka komandytowa na kwotę 144 771 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Kolejną ofertę złożyła firma Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INECO Jerzy Kujawski z Iławy na kwotę 99 630 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Kolejną ofertę złożyła firma Prestiż Marek Skrocki z Poznania na kwotę 113 160 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Kolejną ofertę złożyła firma Koma, Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji, spółka cywilna Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski z Łodzi na kwotę 180 810 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Następną ofertę złożyła firma Adrema, spółka ZOO, spółka komandytowa z Czerska na kwotę 138 867 zł brutto z terminem płatności 30 dni. Kolejną ofertę złożyła firma Wetertech Dorota Grzelak-Kowalczyk z Łodzi na kwotę 147 477 zł z terminem płatności faktury 30 dni. Kolejną ofertę złożyła firma Inżynieria Środowiskowa Elgaj Leszek Kondratowicz ze Zbierska na kwotę 117 420 zł brutto. Termin płatności faktury 30 dni. Kolejna, dziewiąta oferta złożyła firma Zakład Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji Gendek, spółka cywilna na kwotę 52 890 zł brutto z terminem płatności faktury 30 dni. Następna oferta wpłynęła od firmy AWP Nordic Products, spółka ZOO z Łodzi na kwotę 79 950 zł brutto, termin płatności również 30 dni. Następną ofertę złożyła firma Pracownia Projektów Branżowych Optima Rafał Szawłowski z Piotrkowa Trybunalskiego na kwotę 108 240 zł brutto, termin płatności faktury 30 dni. I ostatnią ofertę złożyła firma BR Projekt Błażej Rogulski z Warszawy na kwotę 120 540 zł brutto z terminem płatności faktury również 30 dni.
To wszystko dziękujemy. Informacja z otwarcia ofert ukaże się na stronie Urzędu Miejskiego. Dziękuję.